Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, za chwilę będziemy zajmować się zadaniami, natomiast zaczniemy od zmiany oczywiście pancerza. Dzisiaj zajmujemy się zadaniem wyrwać chwasta od Ernesto, natomiast zanim jeszcze pójdziemy się zająć tym zadaniem, to pójdziemy sobie do portu i wstąpimy do Helgi. Bo nie wiem, czy ona nie ma dla nas jakiegoś questa, także chciałabym to już sprawdzić, chociaż z drugiej strony ten quest z Ernesto mnie bardziej kusi. Przyjęcie do straży miejskiej, ale tak, wyrwać chwasta. Ernesto, kontrahent Araxos, poprosił mnie o rozwiązanie jego problemu z Bodowinem. Na prośbę alchemika kupiec zlecił zebranie ziół leczniczych chłopakowi o imieniu Kaf. Jednak zioła, które przyniósł Bodowinowi, okazały się felerne. Ernesto poprosił mnie, abym przekonał alchemika do opuszczenia sprawy w niepamięć. Mógłbym też odnaleźć Kafa i przyprowadzić go do kupca. W tym celu powinienem udać się najpierw do Sigrid, która poleciła mu tego chłopaka. Zajmuje się pasaniem owiec w dzielnicy rzemieślniczej. Okej, no to chyba wiemy, gdzie ona jest. To jest ta pani, która nam mówiła o tym psie, z tego co mi się kojarzy. Także może zacznijmy od niej. A później przejdziemy się dalej. Dobra, pójdę tędy, bo wydaje mi się, że powinniśmy sobie móc tutaj zakręcić i będziemy na miejscu. Witaj, młody człowieku. Nie masz może przy sobie drapaczki do pleców? Chyba nie mam nic takiego przy sobie. Jak znajdziesz jakąś drapaczkę, to daj mi znać. Okej, dobra. Okej, idziemy tutaj. Do Helgi pójdziemy później, nie przejmujemy się na razie tym. Wydaje mi się, że dobrze idę, no bo ona tutaj, niby tam było, że dzielnica rzemieślnicza, natomiast no, my ją widzieliśmy tutaj już kiedyś w slumsach, można by powiedzieć. Nie wiem, czy to jest ona. Czy ja dobrze poszłam w ogóle? Chyba ktoś mnie atakuje. Nie wiem. Chyba jednak mi się coś pomyliło. Dzielnica rzemieślnicza. To nie było tutaj, no nie, nie było. To może tak, mapę sobie weźmiemy. A może jednak to było gdzieś w okolicy? Cholera wie. Zapomniałam totalnie. Chłopcze, dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi mojego męża, gdy był jeszcze młody. Szuka pani swojego męża? Nie, mój drogi. Mój mąż od dawna nie żyje. Jednak, gdy cię zobaczyłam, pewna myśl przeszła przez moją głowę. Co takiego? Ten amulet należał do mojego męża. Ja jednak nie mam z niego żadnego pożytku. Pomyślałam sobie, że mógłbyś go ze sobą zabrać. Zrobię z niego dobry użytek. Dobrze, dbaj o niego. Mój mąż pewnie bardzo by się złościł, gdyby coś mu się stało. Dziękuję, będę ostrożny. Amulet starego awanturnika, cóż to jest? O, fuck, ale zajebiste. No, dużo lepsze od tego. No dobrze, fajnie. Kto za mną biegnie? Ty, ciociu. Oj, gościu. Błagam. Z czym do ludzi? Dobra, to wiecie co? Skoro już zawędrowałam do portu... Kuźwa, dzielnica rzemieślnicza. Zapomniałam, gdzie to jest, kompletnie. Tylko teraz, żeby do tej karczmy oczywiście trafić. O. Mogę? Dziękuję. Chyba tędy powinniśmy jakoś dotrzeć. Ja oczywiście też już zapomniałam wszystkiego. No oczywiście tędy nie dotrę.
Już się zgubiłam w tym mieście, nie przejmujcie się. Wszystko jest pod kontrolą. Otwórzmy sobie mapę. Ta kaczma jest też w ogóle dalej przecież. Ja się tutaj wszędzie bez sensu kręcę. Dobra, przejdziemy się wreszcie. Gdzieś, może. Dziś. To chyba było tutaj. Tak. Syreni lament. Kurt czeka na ciebie u góry na balkonie. Dobra, dzięki. Co? Okej, masz jeszcze jakiś przepis? Pewnie już kupiłam od ciebie, tak. Pytaj o... O. Odwiedził cię ostatnio facet z kucykiem? Z tego co wiem, nazywa się Kaf i nie wykonuje powierzonych mu zadań. Gdyby tu był, pewnie bym go zapamiętała, ale nikogo takiego nie widziałam. Na twoim miejscu popytałabym w mrocznych tajemnicach. To tam zwykle zatrzymują się przejezdni, więc przy odrobinie szczęścia może tam go znajdziesz. Okej, no to pójdziemy. Co słychać? Co słychać? Co słychać? Powiem ci zaraz, co słychać. Ta dzika horda rujnuje mój lokal. No i gdzie jest straż, kiedy jest potrzebna? Jaka dzika horda? No tamta, przy stoliku w kącie. Te obdartusy siedzą tu już od paru ładnych godzin i najwyraźniej nigdzie się nie wybierają. Straszą moich gości, wszczynają burdy i zachowują się, jakby byli na polu, a to porządny lokal. Dlaczego straż się ich nie pozbędzie? Mają pewnie inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Też mi coś. Mhm. Może mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto dałby radę trzem portowym oprychom. Ale jeśli masz jakiś pomysł, to proszę bardzo, próbuj. Zobaczę, co da się zrobić. Problematyczna trójka. Tak dalej być nie może. Muzykanci. To są ci, z którymi już kiedyś rozmawiałam, prawda? Tam chyba mogłam jednemu dać w mordę, z tego co pamiętam. Także może byśmy spróbowali. Ej, nie widzisz, że jest... Ty nie. Przepraszam. Nie masz za co przepraszać. Mhm. Hej. Arnold? Hej, ty tam. Czego chcesz, smarku? O Boże. Moglibyście być trochę ciszej? A bo co? Niektórym nie podoba się wasze zachowanie. Niektórzy mogą mnie pocałować w dupę. Przepraszam. Dlaczego ja mu nic nie robię? O bogowie, walka! Dobra, wiecie co? Może byśmy się wczytali? Chociaż ja chyba się nie zapisałam w ogóle jeszcze nigdzie. Jeżeli się naprawdę nigdzie nie zapisałam, to znaczy, że jestem naprawdę głupia. A chyba tak właśnie jest. No cóż, zaraz sprawdzimy, tylko nie rozumiem, dlaczego mu nie zadajemy żadnych obrażeń. To raczej nie świadczy o niczym dobrym. Dobra, jednak się zapisałam. Hej. To może spróbujmy w ten sposób. Powiedz mi, jak to jest mieć matkę kretoszczura, a ojca ścierwojada? Co takiego? Zadałem ci pytanie. Chłopaki, ten smarkacz wyraźnie chce dostać w papę. Zaraz przerobię cię na paszę dla owiec. Znowu ty. Ała, o Jezus. Schowaj te... Ja ci dam, schowaj broń, laska. O, i teraz ci robię coś. Dobra tam. A ty co robisz? Chyba coś zgłupiała. Helga, ja nie chciałam być niemiła. O Boże, dobra. F9. Co to miało być? Czemu ona postanowiła mnie bić? Ale baguette game. Dobra, super po prostu.
to spróbujemy jeszcze raz. Ale dobrze, że jestem w stanie ich na lajcie pokonać. To jest jakiś plus na pewno, że nie stanowią dla mnie większego problemu. Prawdopodobnie ta oto zbroja robi dużą robotę. Chłopak, zaraz. Znowu ty? Dobra, najpierw od ciebie zacznę. No. Jakiś kryt dostanę. No. Dobra, ta mam nadzieję mnie nie bije. Moja głowa. Nie bij nas już. Zostawię was w spokoju, ale pod dwoma warunkami. Jakimi? Najpierw zapłacicie Heldze za wszystkie szkody, jakie wyrządziliście w jej karczmie. A później weźmiecie dupy w troki i więcej się tu nie pokażecie. Tak, dobra. Tak zrobimy, tylko już się odczep. No i dobrze, problematyczna trójka. Zadowolona? Niezła robota, chłopcze. Oj tak. Myślałam, że te łajzy będą siedzieć tu całe życie. To drobnostka. Nieczęsto spotyka się dzisiaj pomocnych ludzi. Proszę, weź jeszcze te kilka monet. Za fatygę. Właściwie to przysłał mnie Lorenzo. Staram się dostać do gildii. Do gildii, powiadasz? Szanuję tego starego drania, choć nie do końca mi po drodze z polityką jego organizacji. W każdym razie, pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Wstawię się za tobą u Lorenzo. Dziękuję bardzo. No to tak, Helgę mamy już też z głowy. Na razie do naszego wuja nie będziemy szli. Idziemy do Mrocznych Tajemnic. Może tutaj gdzieś znajdziemy Kafa. Byłoby dobrze w sumie. No. Człowiek Volkera. No nie za bardzo. Co za skandal? Taki kawał drogi na marne. Coś się stało? Przeszliśmy na piechotę, taki kawał z Silbach. Kłóciliśmy się przy bramach, a teraz nawet nie chcą nas wpuścić. Powiedzieli nam, że do Mrocznych Tajemnic wpuszczani są tylko zamożni i porządni. No ale my przecież jesteśmy porządni i mamy złoto. A odkładaliśmy je bardzo długo, by tu przyjść. Ile złota zebraliście? Bardzo dużo. A ile dokładnie? 10 sztuk złota. Jezu. Ech, szlak by to. Musimy sobie znaleźć jakieś inne ciekawe zajęcie, by ta podróż nie poszła na marne. O chłopie. Cześć, Amir. Może ty mi coś powiesz? O. Widziałaś tu może ostatnio faceta z włosami spiętymi w kucyk? Wielu odwiedza mój lokal, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Myślisz, że pamiętam te wszystkie kaprawe gęby? Może jest coś, co mógłbym zrobić, żebyś sobie przypomniała. Wątpię, ale możesz popytać kurtyzan z mojego lokalu. Tylko pamiętaj, że informacje nie są darmowe. No dobra. Ej, ty. Hej, chciałbym... Nieczynne. Przyjdź później. Coś się stało? Owszem, i to dużo. Ten Pieter doprowadza mnie do szału. Jeśli powiesz temu obleśnemu facetowi w kącie, żeby przestał łypać za mną swoimi kaprawymi ślepiami, to... dostaniesz nagrodę, słodziutki. Zaraz zrobię z nim porządek. Chcę to zobaczyć. Rusz się, smarkaczu. Zasłaniasz mi widok na panienki. Nie wiedziałem, że do lokalu wpuszczają takich żałosnych gburów jak ty. Co, żeś tam bąknął? To, co słyszałeś. Masz przestać nękać Katię albo osobiście nauczyć się szacunku do kobiet. Będę robił to, na co mam ochotę, a ty prosisz się o solidne lanie. Schowaj tę broń. Już. Rozsądnie.
Załatwione. Prawie. Peter, możesz wstawać? Fajnie nosisz tackę z kieliszkami, ale tak chyba się tego nie nosi. O, moja głowa. Wstawaj, chłopie. Teraz grzecznie pójdziesz i przeprosisz tę panią za swoje świńskie zachowanie. Ty, sukin. Słucham? Nie, to znaczy tak, dobrze, przeproszę. No i dobra. Peter nie będzie już ci sprawiał problemu. Och, nie wiem jak mam ci dziękować. Jeszcze trochę, a rozbiłabym butelkę na jego prymitywnym łbie. Jednak ludzie jeszcze nie zeszli na psy. Potrzebuję informacji o pewnym człowieku. Kogo takiego szukasz? Młody mężczyzna, włosy spięte w kucyk. Mówi ci to coś? Mówisz o Kafie? To prawda. Był tu ostatnio ktoś taki. Nie wyglądał mi na bogacza, ale ciągle się chwalił, że stać go na wszystkie luksusy, bo właśnie dostał wypłatę. Mówił też, że ma zamiar iść do łaźni i wypocząć za wszystkie lata pracy. Jak dawno to było? Kilka dni temu, więc nie wiem, czy jeszcze go tam znajdziesz, ale możesz spróbować. Mhm. Dobra, no to pójdziemy w takim razie do łaźni. To jest trochę na drugim końcu w sumie miasta, ale no dobra, niech będzie. Quest to quest, nie marudźmy. Z naszym wujem, tak jak już wspominałam, pogadamy później, bo to jest zadanie gorączka złota. Aktualnie chciałabym sobie odblokować drogę do gildii, żebyśmy mogli do niej dołączyć. No i tak, myślę sobie, czy dobrze idę. Ten bezdomny chciał mnie oczywiście zaczepić. No cóż. I znowu ktoś chce mi wpierdzielić z tych slumsów, czy co? Oj, nie wiem. Tak, na to wygląda, że ktoś chce solidny wpierdziel. Dobrze, chcesz, to dostaniesz. No i dobra. Ja mam wrażenie, że ja za niedługo wybiję połowę slumsów, nie? Bo to naprawdę jest jakiś żart. Myślę sobie, że mogłam iść trochę inną drogą, ale dobra, niech będzie, pójdziemy tędy. Mam nadzieję, że się jakoś tam dostanę. Właśnie były na samym początku tak naprawdę miasta, więc musimy iść w stronę placu targowego i miejmy nadzieję, że za chwilę tam dotrzemy. Przynajmniej jednego questa mamy już na dzisiaj z głowy. Przed nami będzie kolejny quest prawdopodobnie, bo tego wyrwać chwasta coś mi się wydaje, że uda nam się zrobić. Obywatel. No Boże. No. Nie mogę pomóc, chłopie, daj mi żyć. Z tamtym na razie nie chcę się zadawać. No dobra, już jesteśmy praktycznie na miejscu. Łaźnie powinny być tutaj już w najbliższej okolicy. Mamy też aktualnie w ogóle punkty nauki do wydania. I zastanawiam się, czy się nie nauczyć alchemii. Czy tak w sumie. Dobra, jesteśmy coraz bliżej łaźni. Już tak naprawdę jesteśmy na miejscu. Tak, prawie. Tylko teraz musimy iść w górę. Kurde, i pomyśleć, że gdybyśmy mieli dostęp do starego miasta, to byśmy po prostu przez stare miasto przeszli, no nie? No tak, to musimy iść tędy. Wiecie, przynajmniej teraz już nikt w tym mieście nie powinien nas obrażać. To bardzo typowe. Proszę, zrzuć te bru... Okej, czyli widzę, że mam wejść. Obywatel. No nic z tych rzeczy. Chyba, że na górze. W saunie na przykład. Tu jest bala. Mam cię. Ty!
Ślepy czy co? To miejsce już jest zajęte. Kaw, jak sądzę. Może i kaw. Czego chcesz? Przysyła mnie Ernesto. Przez ciebie kupiec wpadł teraz w nielada kłopoty i chętnie utnie z tobą na ten temat pogawędkę. Jaki znowu Ernesto? Nie znam żadnego Ernesto. Nie cwaniakuj, tylko gadaj prawdę. Podobno przechwalałeś się w burdelu na lewo i prawo swoim małym przekrętem. Wiesz co? Z tobą to chyba trzeba porozmawiać w inny sposób. Oj chłopie, ja mam broń, a ty masz co, pięści? W ogóle fajnie, że miałeś rybę gdzieś schowaną, chuj wie gdzie. Nie chcę wiedzieć gdzie. Można sobie usiąść? Można. Można oczywiście zaczekać, ale nie będziemy czekać. Stary, czekam co najwyżej na to, żebyś wstał. I zaraz jeszcze pójdziemy do Bodowina. Ogarnąć tę całą sprawę. I będziemy mieli drogę otwartą, jeżeli chodzi o gildię kupiecką. Och, moja głowa. Jak? Wróciła ci pamięć? No, nie musiałeś być tak brutalny. Słuchaj, to był taki mały przekręt. Dzięki niemu miałem zaoszczędzić trochę monet. Wątpię, żebyś z tego małego przekrętu zdobył tyle pieniędzy. Gadaj, kto ci opłacił. To niemożliwe. Patrz mi na usta. Zaprowadzisz mnie do swojego pracodawcy. Albo będą cię zbierać z bruku, kawałek po kawałku. Dobra, dobra! Wygrałeś! Schowaj już tę broń. Chodź za mną. Tylko daj mi się ubrać do cholery. No i dobra, no i widzę, że sprawa załatwiona. Nie wiem, czy my idziemy do Ernesto, czy dokąd. To duże szanse. Nie wiem, gdzie on mnie w sumie prowadzi. O, w ogóle chłop ma rude włosy. Myślałam, że brązowe. Nie było tego widać, że ma rude. Czy my idziemy do Ernesto? Byłoby dobrze, gdyby nas tam zaprowadził. No bo wtedy by się, wiecie, sam by się jakby wkopał, no nie? W sensie Ernesto by go dorwał. Dostałby po dupie i byłoby dobrze, nie? Znowu ktoś wyciągnął broń. No, dokąd idziesz? Chyba do Ernesto. Psst, młody! Chciałbyś mi pomóc? A w czym rzecz? W czym rzecz? Sprawa jest prosta. Potrzebuję kogoś, kto przypilnuje mojej książki na czas mojej nieobecności. Jakiej książki? Im mniej wiesz, tym lepiej dla nas obu. Ale możesz być pewien, że twoja pomoc zostanie wynagrodzona. To jak? Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie. Dobra, daj. Przypilnuję twojej książki. Świetnie. Pilnuję jak oka w głowie. Za 3 dni spotkamy się na plaży w porcie. Będę czekał za dnia. A jakby ktoś pytał, to mnie nie widziałeś. Ryzykowne przedsięwzięcie otrzymałeś. No dobra, fajnie. Czyli rozumiem, że to jakiś przekręt. No ale dobra, no trudno. No więc jesteśmy na miejscu. Przecież to ślepa uliczka. Bystry jesteś. Dość z tej błazenady. Idziesz ze mną po dobroci, czy mam cię zaciągnąć do Ernesto siłą? Co cię tak śmieszy? Ty i twoja mina. Już za chwilę. Pozwól, że kogoś ci przedstawię. Rolf i Jeff, moi bracia. Bez nich plan zupełnie by nie wypalił. Nie było jednego zbieracza, tylko 3. Podobni, nie? Nie ma to jak dobrze namieszać ludziom w głowach. Żałuję tylko, że nie widziałem miny Ernesto, gdy ten musiał płaszczyć się przed wściekłym alchemikiem. No kuźwa. Z drugiej strony, twoja zupełnie mi wystarczy. Kim jest wasz szef? Kimś, kto przewróci tę waszą gildię do góry nogami. Tak się składa, że planował tę akcję od dawna. A my po prostu byliśmy idealnymi kandydatami do tego zadania. Dlaczego Ernesto jest dla was taki ważny?
A kto powiedział, że chodzi o jakiegoś sprzedawcę nalewek? Zresztą, to już bez znaczenia. Nasz pracodawca wkrótce znowu obsypie nas złotem i tylko to się liczy. Trzej bracia. Nikt nas tu nie zna, więc nikt nas nie szukał. No, prawie nikt. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Cóż, zgaduję, że jestem ci to winien w ramach nagrody za twoją spostrzegawczość. Poza tym, jakby ci to powiedzieć? Nie wyjdziesz stąd żywy! Chciałbyś, chłopie. Serio? Wy to w ogóle, że jesteście żałośni w cholerę. Błagam was. Za takie gnidy to... Wyrwać chwasta. Oczywiście zadanie wykonane. Wow! Nie chciałam. A ty jeszcze masz coś nowego? Nic tu nie ma. Nie. Dobra, czyli tę część zadania mamy z głowy. Czyli co, idziemy do Bodowina naprawić to wszystko. Pewnie Bodowin będzie chciał, żebyśmy mu przynieśli jakieś normalne rośliny, no ale... Dobra, powiem tak. Jesteśmy w takim miejscu, że dobrze byłoby... Słońce ogrzewa i daje życie, ale też wysusza i zabija. Napij się wody. Dobrze ci to zrobi. Dzięki. Okej, dobra. Dobra, my jesteśmy w takim miejscu, że tak się zastanawiam, bo byśmy może skoczyli do kaplicy. Chociaż nie, no to się w ogóle nie opłaca. Chociaż z drugiej strony. Wiecie, bo Bodowin jest poza miastem, no nie? I tak sobie myślę, jak najlepiej byłoby do niego iść. Wiecie co, chodźmy do kapliczki Adanosa. Chodźmy do kapliczki Adanosa i przeteleportujemy się dokąd? Tak sobie myślę, gdzie będzie najbliżej. Skąd będzie najbliżej? Dobre pytanie. Jabłka, świeże jabłka! Za pół darmo! Za pół darmo? Cóż, przywiozłem kilka skrzyń jabłek do miasta. Wszystkie miały zostać załadowane na jeden ze statków. Niestety, nie dogadałem się z załogą i część skrzyń została w porcie. Nie opłaca mi się targać tego z powrotem do domu, więc zostaję w mieście na jakiś czas. To jak, chłopcze, skusisz się? 4 sztuki złota za soczyste jabłko. No niech będzie jedno. Proszę. Proszę. Weźmiemy sobie jedno jabłuszko, żeby chłop też coś na tym zyskał. No dobrze. To co, zmierzamy do kaplicy. I zaraz zobaczymy, gdzie tutaj będzie najlepiej się tepnąć. Wydaje mi się, że do Silbach jednak, bo Silbach jest najbliżej, nie oszukujmy się. Przepraszam. Nie. Chłopie, nie. Daj mi żyć. Ci biedacy są okropni. Czy coś się w końcu zmieni? Dobra, mam nadzieję, że trafię sobie do kaplicy. No powinnam. Chociaż mogłabym przejść sobie bokiem. Chodźmy tędy. To trzeba uważać na to, co się mówi. Przejdziemy się tędy i jesteśmy prosto przy kaplicy. Świetnie. Siup. I się tepniemy za chwilę. Wiecie, no nie zostało nam już dużo tych zadań, przynajmniej aktualnie. Silbach. I co? I idziemy do Bodowina. Wydaje mi się, że dobrze zrozumiałam tego questa, że to o to chodziło. Mam przynajmniej taką nadzieję. W Silbach chyba już nie mamy niczego do załatwienia, tak się teraz zastanawiam. Raczej nie. W ogóle za niedługo już przydałoby się znowu pozwiedzać troszeczkę mapę, bo jeszcze nas nie było w okolicach obozu węglarzy. I przydałoby się iść w okolice tej farmy. Też, która
Zapomniałam już, jak się nazywa. Natomiast no nie byłoby to głupie. Ona chyba nazywa się Farma Bengera? Czy Bengara? Benger chyba? Tak, Benger. No niemożliwe, że Benger. Jak... zapomniałam. Naprawdę zapomniałam. Ale no, wypadałoby. Dobra, grę też troszeczkę ścięło, bo się muzyka znowu zmienia. Ciekawe, czy Terry dalej na swoim miejscu, czy dalej śpiewa. W sumie, nie słychać. Do serca modlitwy śle kapłanki. Widzę, że dalej tu jesteś. No dobrze. Miejmy nadzieję, że nie pomyliłam się co do tego i faktycznie do Budowina miałam iść i wyjaśnić całą sprawę. Pewnie będzie chciał, żebyśmy coś dla niego zrobili. To wtedy zapomnij. Witam serdecznie cię. Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby mi przeszkadzać. Niezupełnie. Słyszałem, że potrzebujesz ziół leczniczych do swoich badań. Zaiste potrzebuję. Może powiesz mi jeszcze, że przysłał cię ten półgłówek Ernesto? Zgadłeś? Przysyła mnie Ernesto. A jednak... Posłuchaj mnie. Jeśli ten oszust chce wystosować przeprosiny, mógłby sam się pofatygować. Zna drogę. Nie mam zamiaru marnować swojego czasu na czcze rozmowy z jego pachołkiem. Nie wiem, czy to tak miało być. Rozmowa z Budowinem nie poszła mi najlepiej. To wiecie co? Spróbujmy innej opcji. Na przykład spróbujmy powiedzieć, że przysyła nas... Nie, może o tym konflikcie? A może, że gildia? No ale dlaczego by gildia miała to? Nie no, może o tym konflikcie zagadamy i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Bo wiecie, liczę, że będę mogła coś dla niego zrobić. Zresztą, no może tak się też okazać, że żadna z opcji nie jest prawidłowa. I tak trzeba będzie wrócić do Ernesto. No ale mieliśmy konflikt, wiecie, no... Złagodzić, nie? Więc spróbujmy to zrobić tak, jak należy. Byłoby to dobre. Dobra, mogłam się zapisać przed samym Budowinem, no ale trudno. Tak bywa. To wiecie co? Zapiszę się tutaj w drzwiach, zanim on do mnie zagaduje. Spróbujemy powiedzieć o ten konflikt zagadać. Wieści o waszym konflikcie szybko rozeszły się po mieście. Nie bardzo dobrze. Niech wszyscy wiedzą, jak Ernesto traktuje swoich klientów. Ostatnio wysłał do mnie smarkacza, który zamiast ziół przyniósł bezużyteczne chwasty. Pamiętasz, jak wyglądał i nazywał się ten smarkacz? Chudzielec! Z rudymi włosami. W dodatku z gęby brzydszy nawet bardziej niż ty. O ile pamiętam, miał na imię Ross. Jesteś pewien co do imienia? Nie. Ostatnio wielu smarkaczy o głupich imionach zawraca mi głowę. Przysyła mnie gildia Araxos. A czego szanowna gildia może ode mnie chcieć? Tak się składa, że Ernesto jest naszym bliskim klientem i przybywam, by rozwiązać wasz spór. No tak, mogłem się tego spodziewać. Swój swojego zawsze będzie kryć. Jakie są zatem wasze warunki? Może po prostu poszukałbym dla ciebie tych ziół, a ty zapomniałbyś o całej sprawie? Pamiętam, że spośród tej wiejskiej zgrai byłeś najbardziej przydatny. A sam po zioła nie pójdę. Receptury same się nie napiszą. Niech ci będzie. Przynieś mi 10 ziół leczniczych, a zostawię Ernesto w spokoju. No, powinnam mieć. Przyniosłem dla ciebie zioła, o które prosiłeś. Dobrze. Widzę, że Lorenzo wyciągnął wnioski i w końcu przysłał mi kogoś kompetentnego. Czy to znaczy, że już nie żywisz urazy do Ernesto? Żywić to żywię, ale niech wam będzie. Zostawię go w spokoju. A teraz odejdź. Muszę wracać do pracy. Dobra, czyli teraz całkiem ładnie udało się nam to rozegrać. To co, wracamy do Silbach? Chyba, że przejdziemy się już na piechotę do miasta.
W sumie moglibyśmy, no nie? Może się jakieś potworki porespiły po drodze, albo coś w tym stylu. Także no, przejdźmy się. Cóż nam szkodzi? No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj ktoś stoi. Jak dobrze, że widzę żywą duszę! Musisz mi pomóc! Właśnie szedłem z towarami do wioski, ale napadnięto mnie. Musiałem się bronić i chyba go zabiłem. W czym potrzebujesz mojej pomocy? Tym, że było ich dwóch. Ten drugi prysnął szczęścią moich towarów, ale chyba wiem, gdzie się ukrywa. To wielki koleś! Nie wiem, czy pójdzie mi z nim tak samo łatwo, jak z tym tutaj. Chcesz, żebym pomógł ci go zabić? Może, gdy pójdziemy tam we dwóch, to uda nam się go wystraszyć. Jeśli moi pracodawcy dowiedzą się, że zawaliłem sprawę, najpewniej stracę tę robotę. Ale jeśli mi pomożesz, dopilnuję, żeby sowicie cię wynagrodzili. W porządku, prowadź. Przyda mi się parę dodatkowych monet. Facet pobiegł w kierunku tego zapadliska. Jeśli się pośpieszymy, powinniśmy go tam dopaść. Chodź za mną. Ogólnie powiem wam, że ja wiem, co to jest za quest. Ale wydaje mi się, że może warto byłoby spróbować go już wykonać. Ogólnie natrafiłam na tego questa, jak szliśmy do miasta dopiero co. I to było poza odcinkiem, kiedy chciałam się przejść i pozwiedzać troszeczkę, zapoznać się z mapą. No i oczywiście to jest jakiś zwykły przekręt i po prostu dostaniemy za chwilę w pierdziel. Tylko teraz wydaje mi się, że już powinnam sobie poradzić raczej. Wtedy nie było raczej na to szans. Teraz są dużo większe. Mamy lepszą broń, mamy lepszy pancerz, mamy lepsze umiejętności. No raczej powinno się udać. Gdzie jesteś? Oj chłopie. Trochę masz całkiem... mocną... O, dobra, jednak cofam to, po prostu nie miałam kryta. Dobra, udało się. Jak widzicie, to był taki... pamiętna notatka. To był taki quest, nie quest trochę. Jakiś kluczyk. Czy tutaj nie było jakiegoś kufra gdzieś? Był. Butelka czystego spirytusu, zagadnione składniki bodowina. O, kurczę. Eliksir wzmacniający. To wiecie co? Skoczyłabym jeszcze do niego mu to oddać. Jeszcze tą notkę zaraz przeczytamy. Czyli widzicie, opłacało się tutaj łazić. Kurde, ja już tak myślałam, żeby zmierzać do miasta. Znaczy, oczywiście za chwilę to zrobimy, no nie? Tylko jeszcze skoczymy do Bodowina oddać mu. Bo skoro to jest do niego, to prawdopodobnie być może dostanę za to jakąś nagrodę. Powinno się udać. Słyszę też gobliny. One chyba zostały tam w jaskini na górze. Więc też przydałoby się tam wejść. I co? I Bodowin zaraz dostanie paczuszkę. Kurde. Że też on się nie zastanawiał, czy nie ma jakiejś paczki? O. Ta paczka chyba należy do ciebie. A, niech mnie. A już szykowałem skargę na Araxos. Jednak wy młodzi czasem się do czegoś nadajecie. Masz, weź ten eliksir jako podziękowanie. Eliksir życia, ojej, dziękuję bardzo, chłopie. To mi naprawdę dużo da. Plus 20 do życia. Piękny eliksir. Dobrze, no to co? Zmierzamy w takim razie w stronę miasta jeszcze raz. Tym razem miejmy nadzieję, że już bez żadnych przeszkód. I pójdziemy sobie do Ernesto i zakończymy tego questa. W kolejnym materiale już prawdopodobnie pójdziemy do Lorenzo i będziemy dołączać do gildii. Bo tak sobie właśnie pomyślałam, że wolę chyba gildię niż Straż Miejską. No więc gildia kupiecka Araxos czeka na nas tak naprawdę z otwartymi ramionami. Pomogliśmy już wszystkim tak naprawdę osobom. Szczególnie jak teraz powiemy Ernesto, że tamci wszyscy trzej nie żyją, panowie. Plus, no wiecie, inne rzeczy są ok. Tutaj była ta jaskinia i tam zostawiłam gobliny, chyba. Także dobrze by było się tam udać jeszcze, na szybko.
Ojej, dobra. Trochę ciemno, natomiast tu jest właśnie odnoga z goblinami. Niekoniecznie chciałabym być chrząszcza, natomiast te gobliny... Ich wcześniej było tutaj zdecydowanie za dużo. No fajnie by było tylko je... trafiać. Dobra. No i mamy. I tutaj mamy mały kołczan strzał, stara moneta. Z tych goblinów może niekoniecznie będę zbierać rzeczy. Pochodnia, esencję. I żyła złota. Wydobycie plus 2 nam wskoczyło. Jeszcze kiepski miecz tutaj leży. To byłaby całkiem dobra broń na początek oczywiście. Natomiast no, jak na mój gust, były troszeczkę za silne jednak te gobliny. No, mogę? Dziękuję. Starą monetę akurat bym wzięła. Dobra, zbiorę z tych goblinów, bo może będą miały parę sztuk złota. No, tak. Nie za bardzo. Ale niech będzie. No i co? Tą jaskinię też mamy oczyszczoną. Jesteśmy praktycznie pod miastem. Tam na dół nie schodzimy. Idziemy tutaj na ścieżkę. No, i za chwilę sobie wejdziemy do naszego kochanego miasteczka. Byłoby super, gdybyśmy to zrobili już teraz. Tak, oddajemy to zadanie, tak w skrócie, i kończymy odcinek. No, cóż, udało nam się całkiem sporo zrobić, jak na mój gust. Przynajmniej ja jestem zadowolona z efektów, jakie poczyniliśmy. Tutaj jest oczywiście ten myśliwy, Gerkę. Farmerzy, a my sobie wejdziemy do miasta... Którym wejściem? Może tym wejdziemy sobie. Nie ma co chyba wchodzić od drugiej strony. Chociaż tak sobie myślę, do Araxos najlepiej dojść którędy. Kurczę, zapomniałam którędy. To chyba niedobrze, że nie pamiętam. Ale no chyba damy radę. Tutaj niby są flagi tego miasta, no ale okej, w porządku. Przejdziemy się obok tych łaźni. W sumie do Ernesto jest tutaj niedaleko. Dobra, zrobimy F5, żeby nic nie poszło nie po naszej myśli. Przejdziemy przez targowisko i tak naprawdę będziemy obok gildii kupieckiej. A do targowiska też nie jest jakoś bardzo daleko. W sumie z obydwu stron jest podobna droga. Przynajmniej jak na mój gust, więc... Naprawdę sądzisz? Wiadomo. Jak to bywa. No, już niedaleko. Tak się zastanawiam, czego będzie dotyczyć to zadanie gorączka złota, które ma dla nas nasz wuj, oczywiście. Może być to zadanie interesujące w sumie. I chyba jednak byłoby bliżej od drugiej strony. Byśmy sobie weszli bramą tamtą. No na to wychodzi, że jest chyba jednak trochę bliżej. To co, zrobimy jeszcze jedno F5. Przechodzimy przez bramę. I zaraz będziemy u Araxos. No i pięknie. Ernesto powinien gdzieś tutaj stać. Jak najbardziej jest na swoim miejscu. Witam. Ej, ty. Widzę, że wróciłeś. Jak idą postępy? Bodowin nie będzie już. 3000 expa. Dobra robota, chłopcze. Szczerze mówiąc, miałem wątpliwości, czy sobie poradzisz z tym zadaniem. To dziw, że ten gbur w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Swoją drogą, dowiedziałeś się czegoś o tym smarkaczu? Znalazłem twojego zbieracza, a dokładniej trzech z nich. Trzech? O czym ty mówisz? Wygląda na to, że twój chłopiec na posyłki miał braci bliźniaków. To stąd u każdego, kogo pytałem, było tak dużo rozbieżności na temat jego wyglądu i imienia. Nie byli też przypadkowymi partaczami. Ktoś, kto ich wynajął, chciał wyraźnie podkopać twoją reputację.
Cóż, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce wygryźć z rynku samego Ernesto, ale nikt wcześniej nie uciekał się do tak parszywego podstępu. Zrobiłeś dużo więcej, niż od ciebie oczekiwałem. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Przy najbliższej okazji wspomnę o tobie, Lorenzo. Im więcej takich ludzi w gildii, tym lepiej. Przyjmij tę drobną nagrodę w ramach mojej wdzięczności. Jeśli będziesz na Starym Mieście, koniecznie wstąp do Austerii na jedną z moich nalewek. Mhm, w porządku. No to co, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie prawdopodobnie, już tak można powiedzieć, w sumie na 100% dołączymy do gildii kupieckiej. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!